że muzyka to leciała na cały skępel. Do podstawówki przyjeżdżały z loku z filmami tymi przyrodniczymi. To ja nie patrzyłem co na ekranie, tylko patrzyłem na projektor, jak to wygląda. Tak było. No i w 66 czy 64 robiłem 3 miesiące, bo kolega starszy zabrał w wojsku, a od 66 roku już robiłem na stałe. Zaraz pani pokażę coś takiego. Najpierw trójka w Bydgoszczy, 6 tygodni kurs, a w 73 roku do Wrocławia na jedynkę, to już był ostatni kurs, bo wtedy to były przy głównym operatorze można było używać i wyświetlać, a już jedynka to już samodzielnie na wszystkie typy projektorów. Najpierw wizyty cotygodniowe na porankach o 11 w niedzielę, gdzie pokazywano czasami kreskówki Disneya. Także może nie było takiego obłożenia, że był komplet, ale zawsze jakaś spora grupa nas, dzieciaków, siedziała. Bilet kosztował 2 zł, czyli mniej więcej tyle, ile 2-kilogramowy bochenek chleba. No, wejście było po środku. Delikatesne. Tak, delikatesne. To było wejście do kabiny, strażacki wynajęty. To budowali ludzie ze Skępego przed wojną. A z boku było wyjście. Dotąd był. Stary budynek miał 211 miejsc. Sala była ta nowa, to była bardzo ładna. Bardzo ładna była sala. Tak, fotele wyjście tego zamykane, otwierane. Cieplutko było w zimę. Po starym kinie to nie daj Boże, co to się działo, bo zimno było. Tylko 2 pieca, a sala duża. Kiedyś była łatwopalna taśma, ale potem przerobili, że jest niełatwopalna. Ona się tliła, ale nie zapaliła. Tak, bo był taki wypadek, że kupa ludzi zginęła przez panikę. To było chyba w Wielopolu taka miejscowość była. To nas na każdym kursie to uczyli, nasze nam powtarzali. Niełatwa była praca, bo ciężka też, lekka nie była. No i... A już w kinie stałym to już była nieszkodliwa. Mleko się dostawało co dzień, litr. Bo to było promieniowanie jonizujące. To tak jak spawanie. I dlatego rok pracy był zaliczany jako półtora. Największą popularnością cieszyły się filmy przygodowe. Często była to klasyka. Później były filmy historyczne. Szczególnie spod znaku Płaszcza i Szpady, Fanfan Tulipan z Gerardem Filipem, komedie, no i filmy wojenne. No raczej jeśli chodzi o dramaty psychologiczne, to naprawdę było co oglądać. Dlatego też frekwencja w tych czasach była znakomita, a jak dziki tłum był, to było weselej, bo były komentarze i tak dalej, i tak dalej. Jak to zwykle. No jak w furmanku to się jeździło, najpierw w furmanku, a potem samochód dalej w 74 roku i jeździliśmy po wsiach wszędzie. I szkoły oczywiście, rano szkoły, bo zamawiały lektury. Tak, bo autobus gmina miała i przywoziła przedszkolaków z Wólki, 5 kilometrów stąd, ale tutaj rolnik liczą, to też przychodzili. Czy winiary był taki, młodzież z tych zakładów. Wojsko kiedyś tutaj tory zmieniało, było dużo ich wojskowych, było to jeszcze późno wieczorem się na nich grało. Ja to jeszcze lepszy cyrk odegrałem, w wakacje zawsze krowę pasłem, bo była krowa. No i tam gdzie SKR jest, takie wielkie, to góry były, krowa taka była dobra. Bilet kosztował 1,20 zł, krowę upalowałem i przez tory do kina. Już w domu nie spałem, dlatego nie do mnie przyszłem. Chodź, tak było nawet.